Znajdujemy się w Centrum Szybkiego Prototypowania, laboratorium, które powstało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach infrastruktury badawczej na rzecz przedsiębiorstw. Laboratorium powstało z myślą rozwoju technologii wytwarzania przerostowego z proszków metali w celu projektowania nowych wyrobów, nowych koncepcji, również w zastosowaniach inżynierii biomedycznej, jak i energetyki oraz części maszyn dla przemysłu samochodowego, lotniczego i każdego innego, który skorzysta z tej nowej koncepcji projektowania i wytwarzania części maszyn. W Centrum Szybkiego Prototypowania rozwijamy dwie technologie przyrostowe. Jedna to jest technologia spieku laserowego w oparciu o łoże proszku. Druga to jest technologia binder jetting. Dwie technologie pozwalają nam zaproponować przedsiębiorcom najlepsze rozwiązanie do wykorzystania w swoich wyrobach. Oprócz samych maszyn technologicznych, które pozwalają nam na wytworzenie już zaprojektowanych elementów, rozwijamy zarówno materiały poprzez to, że posiadamy własne urządzenie do wytwarzania proszku z nowych stopów, które do tej pory nie były wykorzystywane na rynku, jak również wszelkie inne potrzebne oprzyrządowanie do tego, żeby przygotować element cyfrowy, który następnie będzie wytworzony, jak również zbadać jego właściwości wytrzymałościowe, właściwości materiałowe, jak i też zużyciowe. Każdy przedsiębiorca, który myśli przyszłościowo o rozwoju swojego przedsiębiorstwa, swojej produkcji, o konkurencyjności na rynku, powinien rozważyć wdrożenie u siebie idei wytwarzania przyrostowego. Związane jest to oczywiście z samymi procesami, ale również z przejściem na nowy tryb projektowania. Bez tego nie będziemy w stanie konkurować na rynku ze światowymi gigantami, gdzie ogromne nakłady są w tym kierunku w tej chwili wdrażane. Dzięki temu, że to centrum jest tu, jest blisko przedsiębiorców, mogą tą ideę przetestować, mogą sprawdzić, jak wzrośnie wartość ich produktów, jeżeli skorzystają z tych nowoczesnych rozwiązań.